Zaczynamy. Rozdział 9 Drugiego Marka, werset 2. Po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i prowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi, i szaty stały się jego tak tysiąco białe, jak żadne farmy na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Teraz pierwszy fragment. Drugi fragment. Rozdział 12. Werset 26. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. I tutaj zwróciło to na moją uwagę, że dlaczego oni się ukazali, dlaczego ukazał się Eliasz z Mojżeszem? Co Pan Jezus chciał przez to pokazać? Wiemy, że człowiekowi jest dane nie więcej niż 120 lat żyć, w takich czasach żyjemy. I oni się wtedy ukazali. I wydaje mi się, że Pan właśnie chciał im pokazać, że w Duchu Chrystusowym tak naprawdę to człowiek jest ta śmierć fizyczna, ale ta śmierć jest zaśnięciem, przejściem do jakby takiego drugiego etapu. Bo jeżeli człowiek jest pojednany z Bogiem i doznaje już tutaj na ziemi, przyjmuje krzyż i doznaje śmierci już tutaj, doznajemy tego, że oddajemy życie nasze na krzyż i chcemy żyć życiem Pana Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę kiedy umieramy, my zasypiamy oczekiwaniem na Pana i nie jesteśmy jakby takimi jak ludzie w świecie, że oni umierają bez nadziei. Oni umierają bez nadziei, w sumie jedyne na co mogą oczekiwać, to na śmierć drugą i na sąd. My przez to, że poddajemy się Panu Jezusowi, że przyjęliśmy Go do naszego serca, mamy Boga, który jest Bogiem żywych. On jest naszym Bogiem, który sprawia to, że my jesteśmy w Bogu żywi. Tak jak dzisiaj na słowie było mówione, że te nasze wszystkie uczynki, to wszystko umarło w krzyżu, ale dzięki Bogu, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, to my jesteśmy w Nim żywi, mamy nadzieję. I tak samo drugi raz Pan tutaj pokazał, że w tym 26 ponownie powiedział, że On jest Bogiem żywych. Tak samo Jego, dla Boga żywy jest Abraham, Izak, Jakub, ponieważ oni też wiedzieli, co to jest Duch Chrystusowy i oddawali życie tak samo dla Boga, poświęceni. I teraz jeszcze to wszystko mi się połączyło z wersetem z Księgi Objawienia, z 20 rozdziału. I widziałem wielki biały tron, tego 20 rozdział, 11 werset. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego oblicze pierzchła ziemia i niebo. I miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali. Byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to śmierć druga. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jaka to piękna łaska nas spotkała, że nasz Bóg jest Bogiem żywych, że dzięki temu, że jesteśmy ożywieni przez życie Jezusa Chrystusa, druga śmierć nas nie dotyczy. Mamy życie wieczne dzięki Panu i my nie jesteśmy umarłymi tu na tej ziemi. Żyjemy w nadziei. Mamy nadzieję, tą, jak już mówiłem wcześniej, w niebie, która jest naszą pielgrzymką. Nie interesują nas te rzeczy, które czynią umarli na tej ziemi, ale interesuje nas to, co czynić, żeby ten, który stał się dla nas żywotem, był zadowolony z nas, żebyśmy całkowicie życie Jemu oddawali, bo tylko to jedno życie Jego może istnieć tam. To tylko ten charakter może zaistnieć, tylko ten charakter Pana, tylko to Jego życie jest
jakby takim gwarantem, że człowiek może żyć w miłości z drugim człowiekiem. Dlatego jaka to jest ogromna łaska, że pojawił się na tej ziemi nasz Król, przyszedł i dzięki niemu, dzięki temu, że On położył swoje życie za nas, księga żywota została otwarta. My możemy dzięki temu być zapisani. To jest ogromna łaska dla nas, że przez to Jego życie, które zostało, tą krew, która została przelana za nas, my mamy nadzieję. Otwarte niebo jest przed nami. Możemy żyć. Nie musimy umrzeć ponownie. Dlatego niech Pan pozwoli pielgrzymować z tą nadzieją tutaj, ale też jak przyjdzie komuś zasnąć, to też z tą nadzieją, że jeśli otworzą się nasze oczy, to zobaczymy tego, za którym tęskniła nasza dusza cały czas tu pielgrzymując. Niech Pan pomoże. Miałem dzisiaj takie przemyślenie tym fragmentem z 11 rozdziału, od 25. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Właśnie tak myślałem nad tymi słowami, nad tym, jak to jest właśnie, kiedy człowiek hoduje w swoim sercu właśnie jakieś nieprzebaczenie, czy jakieś złe intencje wobec kogoś, jakieś nastawienia, że jest to jak taki jad i trucizna, która zatruwa człowieka i nie pozwala mu w czysty po prostu sposób funkcjonować i stawać przed Bogiem, tak jak to jest napisane, że Bóg nie wysłuchuje takich ludzi, którzy mają jakieś mają ten korzeń goryczy w sercu i nie wybaczyli. Bóg nie wybaczy tak samo, ponieważ każdy musi mieć świadomość tego, jak wielkie przebaczenie my otrzymaliśmy. Bo Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy i czym wobec tego jest jakieś tam przewinienie brata czy siostry, czy tam nawet obojętnie kogoś ze świata, który coś nam tam zrobił, może i nawet bardzo wielkiego, ale ile Bóg nam przebaczył, ile myśmy zła uczynili w swoim życiu, a Bóg wszystko to wziął pod jedną kreskę i skreślił to, zmył to krwią Pana Jezusa. I właśnie, że to jest tragedia taka, kiedy człowiek nie potrafi po prostu sobie wyrzucić tego z siebie i nie pielęgnować tego, bo myśli, że może ma do tego prawo, że ma rację, czy cokolwiek. Myśli sobie, że po prostu ktoś zawinił i musi za to ponieść karę. Wczoraj mówiliśmy o tym właśnie zdarzeniu z Herodiadą, z Janem Chrzcicielem, kiedy ona właśnie ta kobieta w swoim sercu miała taki uraz do Jana Chrzciciela i wyczekała odpowiedniego momentu i co ona zrobiła, nie? Straszną rzecz uczyniła i w zasadzie, kiedy człowiek trzyma w sercu takie nieprzebaczenie i hoduje sobie tą nienawiść, no to kiedyś diabeł wyczeka na taki moment, że zmusi do tego, żeby człowiek zrobił coś złego. Ja wiem, że to tak działa, bo nieraz po prostu wiem, że sam nieraz robię takie rzeczy, jakieś tam cieleśnie zareaguję na coś, bo gdzieś tam coś mi się tam wydaje, że jest tak czy tak i nie wiem, nagle tam przychodzi coś, że ja muszę zareagować i reaguję cieleśnie i źle robię i potem sobie myślę, co ty robiłeś w ogóle. To po prostu diabeł się posłużył. I to jest wtedy ohydne i no, wiadomo, człowiek tego żałuje, ale jest, no, niestety stało się, a Pan nie chce, żeby tak było. Mamy to z siebie od razu, najlepiej nie dopuszczać w ogóle takich rzeczy do serca i być uzbrojonym w tą zbroję Bożą, żeby diabeł nie mógł tych swoich zatrutych gdzieś tam strzał wysyłać, żebyśmy na to nie odpowiadali później. Także, no, Pan pomoże, żeby mieć świadomość tego, że jeśli chcemy dostąpić odpuszczenia i tego, żeby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw, to nasze serca muszą być zawsze czyste i zawsze przebaczenie i dobre intencje wobec innych musimy mieć. Amen.
10 rozdział Ewangelii Marka. I tutaj od 28 wersetu. I począł Piotr mówić do niego: podobno opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam Wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. I tak się zatrzymałem nad tymi słowami, zacząłem się zastanawiać, jak one wypełniły się w naszym życiu. Albo nawet mówiąc tylko w swoim życiu. I wypełniły się doskonale. Od początku do końca się wszystko sprawdziło. Zostawiliśmy wszystko i miałem jednego brata, jedną siostrę z ciała. Teraz mam mnóstwo braci, mnóstwo sióstr. Mnóstwo gdzie... Tak, dzieci też jest dużo. Niezależnie od tego, gdzie byśmy nie pojechali, czy do tego brata, czy do tej siostry, to wszędzie jesteśmy przyjmowani tak, jakbyśmy, czujemy się, jakbyśmy przyjeżdżali do siebie. I ta gościnność jest tak wspaniała, że przekracza wszelkie nasze wyobrażenia czy oczekiwania. To jest naprawdę wspaniałe, że możemy być naprawdę tą Bożą rodziną. Tak, jeszcze chciałem tylko, nie wiem, czy się umówił brat z swoją żoną, ale dzisiaj w kuchni na dyżurze to właśnie żona brata dokładnie o tym mówiła, że jak ona wdzięczna Bogu, że nareszcie ma taką dużą rodzinę, że nasze ciało jest wielu braci. Nie dwa ogórki pokroić, ale 20 kilo. Nie zadziwia ta sytuacja z tym bogatym młodzieńcem. No zastanawiam się, bo on przyszedł do Pana Jezusa no, i pyta, co robić, żeby odziedziczyć życie wieczne. A Pan Jezus mu no, mówi, co robić, tylko zastanawiam się, czy Pan Jezus mu chciał powiedzieć, że z uczynków zbawienia, że jeśli rozdasz wszystko, to będziesz zbawiony. No przecież nie. I myślę, że chodziło o to, że on chciał mu pokazać, że on nie miłuje tak naprawdę, że mówię, że przestrzega tych przykazań, a tak naprawdę mu wydaje się, że on to robi, bo Pan Jezus mówi, że zachowujesz przykazania, że miłujesz bliźnich, wtedy pójdź, sprzedaj i rozdaj, a on tego nie zrobił, nie miłował tak naprawdę, a przyczyna, myślę, że on nie widział w siebie złym człowiekiem, że nie widział w potrzebie w Bogu i dlatego może. I ogólnie zadziwia mnie zasady, jakie mówi Pan Jezus, że on jest zupełnie odwrotnie niż w tym świecie przyjęcie, że mówi, że kto służy, ten jest większy. Że biedni, którzy odrzuceni, oni bogaci tak naprawdę. Zupełnie inaczej wszystko niż w tym świecie, cenię się i no, pięknie. I pięknie, jak Pan Jezus dzieci miłuje, że nie rytuje na nich, że ich przytula, kładzie na nich ręce, że to jest no, wspaniałe. Ta miłość. Mnie też dotknęło to miejsce, to 10, 19, 21, tutaj znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż. Nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. Tak, od dzieciństwa to wszystko wykonuje. Jezus mi powiedział, że jednego ci brak. Jednego. I tutaj odpowiedź jest 12, 29, 31. Jezus odpowiedział, pierwsze przekazanie jest to, słuchaj Izrael, Pan Bóg nasz Pan jeden jest. Tu będziesz wtedy miłował Pana Boga swego i z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugi jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, innego przekazania, większego ponad te nie masz. Czyli po prostu Jezus Chrystus temu chłopakowi, młodzieńcu temu powiedział, że zaczął od drugiego przykazania. Tych sześć przykazań, w nich jest to jedne.
miłuj bliźniego swego. A te pierwsze przykazania, te najważniejsze, idź za mną, bo on, tak jak Jezus Chrystus poszedł za swoim Ojcem, wykonał wszystko, co Ojciec powiedział, on chciał, żeby ten młodzieniec zrobił tak samo. Oddał wszystko, zrezygnował ze wszystkiego, bo miałby otrzymać Zbawiciela świata. To jest najważniejsze i to jest pierwsze przykazanie. Dla niego to było bardzo trudne, bo jego ciało chciało. Chciało inaczej. Tak jak rozmawialiśmy teraz z Mariuszem, to, że człowiek to tylko 20% glina. I ta glina cały czas coś sobie chce i chce i takie i rządzi tutaj. Myślę, że to wszystko dla tej, dla niej. Wszystko jest, cały świat dla tej gliny. A tak naprawdę wszystko powinno być dla Boga i dla bliźniego. Wszystko. Na tym wszystko pobudowane. Właśnie o tym Jezus Chrystus powiedział temu młodzieńcu. Jeszcze mi spodobało się 10 rozdział 11-12. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, to pewnie wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuśćcie się cudzołóstwa. U Marka na tyle wszystko skoncentrowane, tak prosto, jak tak jest, to tak jest. Inaczej nie. Tak. Rozwiódł się, cudzołóstwo. Ożenił się, cudzołóstwo. I do tego jeszcze muszę przeczytać Rzymian, 7 rozdział 2-3. To dotyczy zakonu, prawa, ale też Paweł w bardzo prosty sposób powiedział, albowiem zamężna kobieta za życie męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolne jest od związku prawnego z mężem, a zatem jeśli za życie męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolny jest od przepisu prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Bardzo wszystko zrozumiałe, dostępne, tylko zostaje człowiek, żeby to czytał i widział, to żeby otworzył oczy. O to dotyczy tak, bo z bratem to zwrócone. Akurat brat mówił o dostępności. Wcześniej brat Łukasz mówił, co Pan Jezus dla nas uczynił. Przed wiarą w Niego szansę otrzymać życie wieczne, jeśli będziemy tego słuchać, wypełnić wszystkie przekazania i za Nim naśladować Go. A mi Pan dał rano przeczytać Księgę Ezechiela, który ma opis przepisów dotyczących świąt i ofiar w Starym Testamencie. I wiadomo, że trzeba było tam składać ofiary całopalne, różne ofiary i tak dalej, ale skupiłem się na tym, że w 46 rozdziale od początku mamy napisane, kto miał dostęp do świątyni Pana. I tu mamy napisane, tak mówi Wszechmogący Pan, brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez 6 dni roboczych, ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowym. Czyli po prostu 6 dni mamy zamknięty dostęp. Potem dalej mamy napisane, że książę będzie wchodził na progu bramy, odda pokłon, a lud pospolity będzie oddawał Panu w sabaty i w nowie pokłon u wejścia tej bramy. U wejścia tej bramy, czyli pospolity lud nie miał dostępu do świętości, mieli tam tylko dostęp kapłani,
I to też procedura, już nie będę się zgłębiał, była opisana, że też nie zawsze kapłan musiał się oczyszczać. Cała w naszym języku jest procedura, żeby cokolwiek do, tam wejść, złożyć ofiarę. A zwykły lud po prostu nie miał dostępu do Pana. A w Ewangelii Świętego Marka w 15 rozdziale, 37 wersecie, to mnie tak poruszyło, to jest bardzo ważne dla nas, uważam. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu, a widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: naprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Tutaj w tym 38 wersecie, jak rozdarła się ta zasłona tej świątyni, dla mnie to po prostu w tym momencie Pan Jezus otwiera nam przez swoją śmierć drogę do swojego Ojca. Wcześniej pospolity lud był traktowany jak motłoch, jak to pisał. A tutaj w Jezusie nie masz Greka, nie masz Żyda. Wszyscy jesteśmy równi. I co najważniejsze, mamy przez Pana Jezusa dostęp do Jego Ojca. No i ciekawe, że rozerwała się nas z góry do dołu, że Bóg tak sprawił, że On jest wyszedł naprzeciw, że pierwszy, że w Niego inicjatywa. Mnie poruszyło tak właśnie 10 rozdział, jak Pan Jezus idzie z uczniami. I 33 werset. No to idziemy do Jerozolimy. Pan Jezus właśnie mówił o swoim zgonie, co tam ma nastąpić. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, osądzą go na śmierć i wydadzą go poganom. I będą go wyśmiewać i pluć na niego, wyczują go i zabiją, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. On mówi do apostołów, a apostołowie swoje. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Niech Pan Bóg właśnie pomoże, Pan Jezus, jak do nas mówi, jak do mnie mówi, bym zawsze Jego słuchał, byśmy zawsze Jego słuchali, co On ma do powiedzenia, a nie swoje już wymyślali ten, bo oni ze sobą rozmawiali. Pan Jezus im mówi tak potężne dzieła, prawda, co ma go spotkać, że idzie za cały świat oddać życie swoje na krzyżu, a oni swoje, prawda. I nie to, że jeszcze oni swoje mówią do Pana Jezusa, to jeszcze nieświadomie wystawiają albo Jakub Jana, albo Jan Jakuba na śmierć, bo mówią do niego po prawicy albo po lewicy. I czytamy w innej Ewangelii, że Pan Jezus na sądzie ustawi jednych po prawicy, a drugich po lewicy. Co spotka tych po prawicy, a co tych po lewicy. Także niech Pan Jezus pomoże nam zawsze słuchać Jego głosu właśnie, a nie mędrkować, nie kombinować i prosić Pana Jezusa wbrew gdzieś woli Ojca. Bo naprawdę potężne słowa mówi, a oni swoje. Także niech Pan Jezus nam pomoże. Amen. U mnie to samo poruszyło, to Mariusz czytał, chciałam też to przeczytać, ale jeszcze wcześniej też właśnie to, że Pan Jezus z nimi chodził i oni Go w sumie nie rozumieli w większości. Tak samo jak wcześniej było mówione o tych wszystkich przypowieściach, że On im tłumaczył, a oni nie umieli jakoś tego pojąć i zawsze mieli swoje problemy i nie umieli jakby zrozumieć Pana Jezusa. Tym bardziej, że On mówił o swojej śmierci. Każdego człowieka chyba by to przejęło, a oni właśnie w ogóle o czym innym rozmawiali. I jeszcze wcześniej też jest właśnie w 9 rozdziale od 31 wersetu. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni zaś nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać.
No i dalej, i przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. No właśnie, Pan Jezus mówi o śmierci, o takich ważnych rzeczach, że idzie umrzeć. A nie miał nikogo, kto by mu, nie to, że współczuł, ale go rozumiał w ogóle, że oni jakoś do nich nie docierało, a nawet i nie rozumieli tego i bali się go pytać. No to tak. No, bo ta myśl tak w nich już zakwitła, że oni już tylko to myślą, żeby się spytać właśnie, nie? A to jest nie takie słuchali. Myślenie o sobie, nie? Mm. W 11 rozdziale od 3 wersetu jest tam poruszające wydarzenie. A gdy on był w Betanii w domu Szymona Kananejskiego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca w skrzydłach swoich czystego oleju narodowego, bardzo kosztownego. Stłukła w skrzydłach swoich i wylała olej na głowę jego. A niektórzy mówili zaburzenie między sobą, na to ta strata oleju. Przecież można było ten olej sprzedać drożej, niż za przystawę na nóg. Ja zaczął wątpić, osiągnąć się w koniec. A Jezus mówi, zostawcie ją. Czemu jej przykro się rządzacie? Tak dobrze, czy nie spełniło zbawienie? A bowiem uboki zawsze macie pośród siebie. I gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Nie zaś i zawsze nie będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mojego na mój Bóg, na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam, że gdziekolwiek na całym świecie będzie piastowana Ewangelia, będą opowiadać na mieszkę o tym, co ona uczyniła. To też jest taka piękna historia. Może ona nie była świadoma tego, że tak jak Pan Jezus powiedział, że już czyni to, uprzedzając namaszczenie ciała Pana Jezusa, ale widać, jakie miała serce wdzięczne, takie pokorne. Pan Jezus też widział to, co tam wnętrzu było, to potem zwrócił się tam, że zostawcie ją, oni przykro wiązacie, to nie traktowali ją tak bardzo z góry, że to w ogóle jest co ona robi. A Pan no, w taki sposób stanowi obronę i ta piękna rzecz, która została uczyniona. I też jak niedawno jak Maria mówił, że właśnie potem te kobiety, które po śmierci Pana Jezusa przyszły do grobu, no to już nie mogę tego uczynić. To jest właśnie 16 rozdział. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. A gdy wyszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie odzianego białą szatę, i zdumiał się bardzo. On zajrzekł, nie twórzcie się Jezusa Kota Nazareńskiego ukrzyżowanego. Wstał z martwych. Nie ma go. Oto miejsce, gdzie go zbawiono. No, także ona zrobiła to w takim czasie, jak zostało wyznaczone przez Boga. I bo nie wiem, czy teraz to pamiętam. Tego co wiem. Jeszcze tak, taki porusza to w jaki sposób ludzie po prostu przyjęli najpierw Pana Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, to jest w 11 rozdziale napisane, i przyprowadzili osioł do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. Takie okrzyki wznoszono. Ludzie witali go jako króla, słali swoje szaty na drodze, którą on przechodził. I nagle w ciągu jednego dnia wszystko się zmieniło. Po prostu tak jakby
W tych ludziach nie wiem, co się stało. Serca im się tak zmieniły. Najpierw powitali go jako króla, a później, kiedy stał przed Piłatem i Piłat się ich pytał, to tutaj w 15 jest napisane, ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. No to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znów zawołali: ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich: cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej: ukrzyżuj go. Nawet nie, oni nie podawali jakiegoś argumentu, co on uczynił. Oni nie potrafili nawet powiedzieć, co on uczynił, tylko było tylko taka wściekłość dzika jakaś, żeby go zamordować. Po prostu coś strasznego. To wszelkie dobro, które on uczynił, wszystko, co on zrobił, te wszystkie uzdrowienia, to jak karmił tych ludzi, jak im pomagał, jak im tłumaczył, to wszystko jakby w jednej chwili przestało do nich istnieć. Oni tylko chcieli jego śmierci. Jaka to jest po prostu tragedia, jaki człowiek jest bez Boga, jaki człowiek jest po prostu upadły, jak jest nędzny, że potrafi diabeł w jednej chwili go zakręcić wokół palca, że robi to, co chce diabeł. No, to pokazuje jeszcze bardziej, że bez Pana Jezusa nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Diabeł jest tak silny, że może każdego człowieka po prostu zrobić z nim, co chce. Tylko Jezus Chrystus go pokonał i tylko ukryci w Nim mamy szansę się uratować i zwyciężyć. Bo inaczej Słowo Boże pokazuje, co człowiek jest w stanie zrobić, do czego jest zdolny. Tragedia po prostu. Tylko Jezus Chrystus. Amen. Amen. A propos tego, co Radek mówił, to też ja jak czytałem ten fragment, to mi się przypomniało, co było rano mówione. Brat Tomek o tym mówił, że tu krzyczeli na ziemię: ukrzyżuj, ukrzyżuj, a w niebie godny, godny. No, że jednak ta chwała w niebie to było coś też wspaniałego, nie? I to, co też Tomek czytał z 63 rozdziału Izajasza, 5 werset. Rozglądałem się, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mnie podparł. Lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość. I też znalazłem w psalmie 69, też jest podobny fragment w zasadzie. 69 psalm, 21 werset. Hańba skruszyła serce moje i siły mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, pragnieniu moim napoili mnie octem. I widać, jak po prostu to w tym wszystkim Pan Jezus, pomimo tego całego doświadczenia, tego no, fizycznego, tego, co doświadczał fizycznie, to oprócz tego jeszcze właśnie poniósł wszystkie te ciężary całej ziemi, wszystkie grzechy, wszystko. To po prostu tak pokazuje, jakie to było no, majestatyczne po prostu, że takie zwycięstwo, nie? No i bardzo mnie dotykało to, że właśnie w niebie po prostu tam nie było smutku ani ten, tylko zwycięstwo po prostu, że to jest takie chwalebne, że Pan Jezus też w tej innej Ewangelii chyba Jana ostatnio czytaliśmy właśnie, że Pan Jezus mówi: nie litujcie się nade mną, tylko nad sobą, nie? Że ja zwyciężyłem po prostu, nie? I możecie z tego czerpać. I właśnie też to, co Tomek mówił, że to też było w tym Izajasza 63, pierwszy werset. Któż to przychodzi z Edomu, z Bosry w czerwonych szatach? Wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuje sprawiedliwie, mam moc wybawić. I to też o tym, tylko nie pamiętam, gdzie to było, ale odnośnie tego, że Pan idzie i zwycięża szeregi po prostu, że przełamuje szeregi, i to też tak do mnie docierało, że to było po prostu chwalebne zwycięstwo, a nie porażka, jak ludzie myśleli, nie? Że Pan też to dalej objawia po prostu, jak to wspaniałe jest, i da korzystać z tego w pełni. Z 9 rozdziału, 2 wersetu.
Po 6 dniach wziął Jezus sobie Piotra, Jakuba i Jana, i prowadził tylko statek na wysoką górę na swojej osi. I przemienił się przed nimi, i szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. To właśnie czasem myślę, że ta oczystość, która jest w Chrystusie, nie ma nic wspólnego z ziemią, że żadne ziemskie zabiegi, żadna ziemska sprawiedliwość, ziemska uczynkowość nie jest w stanie dla tej czystości, która jest w Chrystusie. Można robić jakąś imitację, można być jak farbiarz, który próbuje coś wybielić, ale żadne ziemskie zabiegi, ludzkie siły nie są w stanie tego stworzyć, tego dać, tylko właśnie w Chrystusie to jest, też musimy słyszeć, że jedynie w Chrystusie jest wolność, jedynie w nim jest prawda, jedynie w nim jest uwolnienie od grzechów. To właśnie mi tak zachwyciło, że to jedynie w Chrystusie mogę mieć. Mogę próbować sam, mogę sobie się starać z tej strony, z tamtej strony, ale za każdym razem się nie uda, to jest po prostu niemożliwe. I też 5 werset. Odezwawszy się Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty, Tobie jeden i Mojżeszowi jeden, Jeremiaszowi jeden. Jest też takie piękne, że Piotr mówi: dobrze nam tu być właśnie z sobą, Panie Jezu. Właśnie, że bo człowiek widzi Chrystusa, ma to oczy otwarte, to dobrze mówi z Panem Jezusem. Nie chce się tej. Nie chcę, żeby ta chwila, kiedy będziemy przebywać, się skończyła, bo ona trwała cały czas. To jest piękne i Pan się pomoże w tym chodzić i do tego rozmawiać jeszcze więcej w swoim życiu. Amen. Właśnie to, co Michałek czytał tak teraz właśnie, co myślę, że bardzo pięknie jest właśnie i warto być jak najbliżej Pana Jezusa, bo czytamy, że tylko wziął Piotra, Jakuba i Jana, a później już Paweł opisuje swoje pista, że uważali za filary Piotr, Jan i Jakub. Także warto wpłynąć do Pana Jezusa, żeby być jak najbliżej i doznawać tego właśnie, to co oni doznawali, że dobrze nam tu być z Tobą. Tak w 13 rozdziale, 28 werset, przeczytam to po prostu tylko. Od figowego drzewa uczy się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Tak jak wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest dużo drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie nie wie, ani syn, tylko ojciec. Patrzcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoją, każdemu wyznaczył jego zadanie, a od wiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I fragment z 14 rozdziału, 36 werset może od tego. I mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I to tak się właśnie mi skojarzyło z tym dzisiejszym słoniem właśnie. Brat mówił właśnie o tym ciele. Właśnie, że jak człowiek chce duchowe właśnie wejść te rzeczy, to zaraz to ciało się aktywuje i chce ściągnąć tą uwagę z człowieka, zawsze z tych duchowych rzeczy, które człowiek dostaje. I to jest tak momentalnie przychodzi i ściąga, że człowiek nawet nie wie, kiedy już jest przytłoczony, albo już właśnie ten słoń już usiadł na te rzeczy i przykrył. Tak. Abstrahując właśnie od tego, co dzisiaj było mówione. No i właśnie to tak też moje dotknęło mojego serca, żeby właśnie czuwać, żeby być czujnym, żeby być nie spać, że jak są właśnie jest taki czas, jaki teraz mamy właśnie, kiedy możemy naprawdę nabrać tej duchowej siły takiej właśnie, nakarmić się dużo właśnie, żeby być czujnym i nie dać sobie tego zabrać, nie dać się przytłoczyć właśnie
tymi wszystkimi, tak samo właśnie jak Jakub i Piotr też byli blisko Pana Jezusa, tak mogli czerpać od Niego naprawdę i czerpali, tak, ale zaraz momentalnie przyszło to ciało mdłe i zasnęli, tak. Dlatego właśnie też tak, to też tak wytknęło mojego serca, żeby uważać na tego słonia właśnie. Ale to chyba lekarze mam z tym zajmują. Też. Nie. To jeszcze jest ciekawe, mówiąc, że to się nie zdarzyło raz, tylko to się zdarzyło aż 3 razy, że Pan Jezus przychodził i mówił, dlaczego śpicie, odchodził, oni znowu zasypiali. I dopiero za 3 razem, jak przyszedł, to powiedział, dość tego, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. I widać, brakuje Pana Jezusa, od razu ciało mdleje, usypiamy, nie czuwamy. Jak tylko chwilę odstąpi od nas Pan, Pan Jezus, to od razu robimy błędy, usypiamy. Dlatego trzeba cały czas trzymać się Chrystusa. Ciekawe, że Pan Jezus, kiedy mówi o tym opuszczeniu, kto opuści, zostawia matkę, braty, siostry, domek, będzie mieć coraz więcej pośród prześladowań, że będą prześladowania też. On o tym mówi prawdę i że i później w 13 rozdziale napisano, że kto do końca wytrwa, będzie zbawiony, że ważne do samego końca wytrwać tym wszystkim. Konieczna cel liczy się. To jest najważniejsze. Podobało się mi jeszcze w 10 rozdziale, w 3 wierszu pytanie Jezusa Chrystusa. Co wam nakazał Mojżesz? Oni od razu pomyśleli, że Jezus Chrystus nie zna pisania i od razu jemu to, co dla nich było najwygodniejsze, odpowiedź dopasowali, wybrali od razu z pamięci to, co było u nich zawsze na sercu. Takie na automacie, od razu, dawać list rozwodowy. Jezus Chrystus powiedział, jak było na początku, całe prawo powiedział, na ile to było czyste wszystko przed Bogiem. Ale tak jak oni sobie pod swoje serce wybierali to, co im jest potrzebne. Też takie bardzo mocne słowa, które dzisiaj zwróciły uwagę, że jak Jezus powiedział, że baczcie, że przepowiedziałem wam to wszystko, że te wszystkie, no to co czytaliśmy, czy dzisiaj, czy od początku obozu, że naprawdę, że to Jezus po prostu wszystko powiedział i nikt nie będzie miał żadnej wymówki po prostu, jeśli no, nie będzie czynić tego, co On chce, nie? I to jest takie bardzo mocne, nie? Że Bóg jest wierny swojemu słowu, że nam to już wszystko przepowiedział. Wiesz, tak poruszę tutaj, jak jest ta w 10 rozdziale Ewangelii Marka, taka krótka ta historia, no może nie taka krótka, ale to sama końcówka o tym ślepym Bartymuszu i że właśnie, że Jezus otworzył mu te oczy, on prosił o to Pana Jezusa i Jezus powiedział, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Właśnie, że to, że jak tak sobie myślę, że taka oczywista to jakby tak lekcja, jakby, że jak Jezus nam otwiera wzrok, no to wtedy my możemy iść drogą za Panem Jezusem. A bez tego, no to tam można by się domyślać, co tym bardzo no, bez wiary. No nie da się po prostu. Nie da się, niemożliwe, ale że właśnie pięknie, że on no tak piękny, musiał być piękne życie później tego, jeżeli, zwłaszcza jeżeli wyszło, że szedł drogą za Panem Jezusem i... I też w sumie w tej Ewangelii Marka to dużo widzę, jest, wydaje mi się, że kilka razy jest to, jak Pan Jezus o tym właśnie powtarza, że ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy, to niech będzie sługą wszystkich.
i właśnie o tym, że ktoś i tam wcześniej jest jeszcze też w jakimś rozdziale o tym, że właśnie, że niech, jeśli kto chce być pierwszy, niechaj się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Jeszcze później tam sobie, że to małe dziecię, że też takie tam, że odwrócenie sytuacji. Jakby dla nich to myślę, że też tak musiało zabrzmieć, jak, że no, sługa to w sumie najniższy, a tu największy. I bogactwo. Nie dziwiliście się, że myśleli, że jeśli bogaty, to wtedy i wielu dobrych uczynków robi, i Bóg go tak uszczęśliwił, że pobożny człowiek, a Jezus mówi, że nie. Ale nie, tego nie dziwi się, to wtedy ogólnie może być zbawiony. To niemożliwe, że mam Boga. Nawet bogatego nie. No właśnie, po 10 jest. U ludzi to rzeczy możliwa, ale u Boga, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. I potem dalej w tym samym rozdziale 10 jest mieć i wiarę w Boga. I tam od 24 wszystko, to tylko byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że trzymacie, spełni się wam. A jeszcze wcześniej było w 5 rozdziale, nie bój się, tylko wierz. W sumie, żeby ufać Boga, a tam właśnie na tych bogatym było, że oni pokładają nadzieję w tych bogactwie i nie mogli zaufać Bogu, bo stać się było na to, żeby sobie pozwolić na różne rzeczy, więc po co być zależą od Boga, to mogę. No. Ale niektórzy bogaci rezygnowali, żeby iść do Boga. Więc... Jeszcze tak sobie myślę, jak tu jest w 10 rozdziale, w 13 wersecie, tam ta historia z tymi dziećmi, że przynieśli do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A jak Jezus to spostrzegł, to się oburzył na tych uczniów i mówi, że tam pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, że tak jest Królestwo Boże. I dalej, jak jest też z tym Bartymeuszu, to że tak samo podobnie jest, że Bartymeusz woła za Panem Jezusem, i że mówi, zmiłuj się, a wielu gromiło go, żeby milczał. A Jezus w sumie znowu inaczej mówi, ale wy mu pozwólcie przyjść do mnie. I później jeszcze jak jest ta, to też tutaj siostra Basia czytała, o tej niewiaście, która ten olejek lał, no to można by powiedzieć, że też jak w pewnym sensie tam oni gromią nad nią, że co ona zrobiła tutaj, pieniądze marnuje. A Jezus znowu inaczej to widzi, że nie, właśnie, że chwali ją, że taki uczynek zrobiła. Że właśnie sobie się, jak często inna jest ocena, że to pokazuje tak, że inna jest ocena tej sytuacji. Jak ktoś robi coś dobrego, to ludzie myślą, że on coś złego robi. W sumie wygląda, jakby każdy miał inny pomysł co do Pana Jezusa, że Pan Jezus, niech my tak Panu ustawimy i tak tym pozwolimy, tym nie da. Samo ta wdowa w jej oczach tych ludzi była pogardzana, pogarda, co ona tam rzuciła, a Jezus też wszystko inaczej widział. Co są po u ludzi, to obrzydliwość Boga, to u ludzi nie jest to co po Bogu. No też tak jest w tym cudzołóstwie, oni przyszli się, faryzeusze pytali się, czy mogą na rozwieść się. Pan Jezus mówi, co było w porządku, ale w sumie oni z Malachiasza już im Bóg to dawno powiedział, że oto druga rzecz, którą czynicie, zrzeszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz on nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Bo Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, który staje się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żoną swojej młodości. Gdyż to jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela. Plami w swoją szatę występkiem, mówi Pan Bóg, was zastępów. Pilnujcie więc się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Same te słowa nawet pokazują już to, że człowiek przychodzi do Boga, może przyjść i wyprosić o tragedię dla siebie. Bo kiedy oni mówią właśnie, że Mojżesz nam pozwolił, a Pan Jezus powiedział, że zatwardziałości serca waszego, czyli już to można zobaczyć, że oni nachodzili Mojżesza.
no możesz im dał, a przez Ezechiela Bóg powiedział słowa takie w tym 20 rozdziale: dałem im też przykazania, dzięki którym życia zachować nie mogę. Czyli otrzymali przykazania na śmierć. Ona powiedzieć naprawdę tragedia, jeśli człowiek, który na tej Boga próbuje coś wziąć i na śmierć. Wiemy, że Bilan będzie na śmierć. Jakby wyprosił sobie u Boga, Bóg mówi idź. Jak Bóg powiedział, to Bóg powiedział. Oni też powinni zrozumieć, jeśli Bóg powiedział, to Bóg powiedział. Bóg nie zmieni swojego zdania, ponieważ powiedział, że od początku tak nie było. Czyli jeśli Bóg na początku tak postanowi, to tak jest do dzisiaj i aż do przyjścia Pana, możemy śmiało powiedzieć. Bóg tego nie zmieni. Ludzie cały czas próbują właśnie to zmieniać. I to jest takie właśnie straszne, że człowiek nie potrafi rzeczywiście sam z siebie to przyjąć. Tylko jeśli Bóg pomoże człowiekowi, to człowiek wtedy może dopiero to widzieć, bo nawet cała ta sytuacja, kiedy ona jest pokazana, kiedy Pan jest, mówi im to podobieństwo o tym, o tych dzierżawcach winnicy pokazuje, to oni też są strasznie zatwardziali. A on do nich mówi, a czy nie czytaliście tego pisma? Oni tam wiemy, że w tej Ewangelii tego nie ma do końca pokazane, ale w innych Ewangeliach jest to powiedziane, że kiedy Pan Jezus powiedział, zostanie wam zabrane. Czytali, na pewno czytali. Tylko że w nich było tak, choćby nie wiem co, dobra, powiedziałeś, my cię zabijemy, ale i tak będzie to nasze. Wiecie, że dzisiaj nawet praktycznie chrześcijanie mogą powiedzieć, a ty sobie mów, ale my tak do tego nieba wejdziemy. Mów sobie o tym uświęceniu, o tym wszystkim po prostu, ale my tak tam wejdziemy. Tak naprawdę dzisiaj tak sobie pomyślałem, że tak samo dzisiaj człowiek może postępować tak jak oni, bo Pan Jezus im przytoczył przecież pismo. On nie przytoczył im jakichś bajek, jakichś opowieści, jakichś baśni, czego tutaj, bo tego by też nie przyjęli. On powiedział, czy nie czytaliście, co jest napisane. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I oni zrozumieli dokładnie, że o nich to powiedział. Ale choć zrozumieli, to i tak zrobili to, co już mieli w swoim sercu. Wiem, że zabili, dokładnie. Zabili dziedzica, ale królewskiej nie było ich. Nie jest ich. Zostało im zabrane. Wykonało się to, co powiedział Pan Jezus, a nie to, co oni myśleli. Oni niestety tylko teraz mogą oczekiwać, no niestety sądu. Nie zmienił swojego, już można powiedzieć, postępowania. A może jeszcze mieli szansę wtedy, kiedy usłyszeli to. Ale widzimy, co zrobili. Poszli po swojemu. Według tego można powiedzieć, co im dyktował rozum, może nawet serce, zróbmy tak, bo tak by było lepiej. Przecież wiedzieli, że zabijali proroków, ich praojcowie, ich ojcowie zabijali, przychodzili, zabijali, przychodzili, zabijali. Oni to dokładnie wiedzieli. A ich postanowienie było, tego też zabijemy. I on im mówił, że zabijecie mnie. No i to zrobili. Choć im to wszystko mówi. I to pokazuje, jak człowiek nie potrafi słuchać. Jak ma już coś na powiedzieć w swoim sercu, to według tego jest w stanie iść, jak to mówią w świecie ludzie, iść po trupach, żeby osiągnąć swoje. W chrześcijaństwie człowiek nie musi iść po trupach, bo i tak swojego nie osiągnie. Musi iść za Chrystusem, aby osiągnąć to, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. To tak właśnie tak poruszało mnie, że człowiek nie potrafi rzeczywiście słuchać. Jak ważne jest to, żeby słuchać. Jak ważne jest to, żeby ona powiedzieć, nie próbować czegoś wymusić na Bogu. Bo to jeszcze ona powiedzieć, to tam gdzieś pokazuje wyraźnie, że no, nie wymusili na Mojżeszu, a Bóg mi Mojżeszu daje im to. I to będzie na ich śmierć. Bo ja nie wymieniłem swojego zdania. Jestem Bogiem, który rzucam słowa na wiatr. Dzisiaj tak mam, a jutro tak, no dobra. No faktycznie szkoda byłoby człowiekowi, żeby był sam na tej ziemi. Dalej. Skoro mu żona gdzieś tam poszła, no to niech on sobie weźmie drugą kobietę, albo niech sobie weźmie drugiego mężczyznę. Bo tak do dzisiaj jest właśnie pokazywane, właśnie, że tak człowiek może robić. Ludzie biorą to i biorą śmierć. Dokładnie śmierć, bo kiedy się czytam na przykład te przypowieści Salomona, to jakie tam płyną z tego ostrzeżenia, które na powiedzieć są dane. Tam jest pokazane, bo uważaj, synu mój, uważaj, nie chodź koło narożnika jej domu, uważaj, bo koło tego są same tylko cienia, a jej droga prowadzi do krainy umarłych, do śmierci. Uważaj, uważaj, wszędzie tam jest dosłownie to uważaj, tak głęboko jest to pokazane.
a jednak nie powiedzieć ludzie. To nie zważają, wolą na powiedzieć to, co im ktoś tam powie, że no ty masz prawo, przecież też masz prawo do szczęścia. Tak jak kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, mówi, a ja mam prawo do szczęścia. Co to, mam nieszczęśliwość na tej ziemi? Ja mówię, a pan już miał prawo największe do szczęścia i co, skorzystał z tego? Nie skorzystał z tego prawa do szczęścia, wybrał krzyż. Wtedy nie chciałeś ta osoba dalej słuchać w tym momencie, ale tak człowiek mówi, ja mam prawo do szczęścia. I tak potem zrobiła ta osoba to, co chciała. Nie usłuchała. Jest na pewno, może tak jednym właśnie człowieka, że człowiek nie chce usłuchać, choć można mu Słowo Boże przytaczać. Oni też przecież mieli Słowo Boże, mogli je słyszeć, ale mieli swoje i koniec. Chcieli postawić na swoim. To jest takie właśnie ostrzeżenie, które ja widzę, kiedy właśnie te tak fragmenty, można powiedzieć, tutaj czytałem, bo wiele już było powiedziane, to też na powiedzieć gdzieś tam poruszało i wskazywało na powiedź, nadal to na powiedź jako ludzie, jak my jesteśmy na powiedź, nie spytało łomnie jako ludzie, bez Boga. Jeśli Bóg na powiedź nie uchwyci człowieka i nie weźmie swoje ręce, to rzeczywiście człowiek jest ułomny, nie? Nie potrafi nigdy wybrać prawidłowo i prawidłowo pomyśleć. Dopiero jako Bóg, kiedy Bóg weźmie człowieka w swoje ręce i daje go w ręce Syna, to dopiero Syn jest w stanie poprowadzić człowieka tak, że człowiek mógł prawidłowo myśleć i prawidłowo właśnie działać. To mnie jeszcze poruszyło tak właśnie z 14 rozdziału, jak ta kobieta przychodzi do miasta i tak mająca alabastrowy słoik czystego olejku, czyli może jakiś tam lekko nieczysty był o wiele tańszy, ale tu jest najdroższy z najdroższych w sumie czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. I stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. I niech Pan Jezus tak pomoże właśnie oddać to wszystko, co mamy najdroższe, a co mamy najcenniejsze, każdy z nas. Życie. Żeby Bóg pomógł właśnie oddać Panu Jezusowi całe życie. Ona wolała, ona dała to, co miała najcenniejsze właśnie wtedy. Ten olejek, to jest w sumie, liczyliśmy kiedy zbraliśmy, to jest rok dobrej pracy na ten olejek. Poświęciła wszystko, dała wszystko. To, co miała najcenniejsze. Pan Jezus pomoże właśnie to, co mamy najcenniejsze, życie nasze, żeby Mu oddać, bo On za nas oddał życie właśnie. A, dobrze. Tutaj w tej historii o drzewie figowym w 11 rozdziale tam od 12 jest, że Pan Jezus wyszedł z Betanii z uczniami i spotkał na drodze po drzewu bez owocu, samymi liśćmi i przeklął to drzewo i później od 20 wersetu 11 rozdziale. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschło od korzeni. Wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: znieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Pan Jezus najpierw podaje przykład uczniom, najpierw mówi, że miejcie wiarę w Boga, a później podaje im w tym 23 wersecie taki przykład, gdzie dla naszego umysłu jest no, nie do pojęcia, jest coś, co przekracza na nasze rozumowanie, że powiedzcie, do tej góry wznieś się i rzuć się w morze. My mamy nie wątpić w swoim sercu. Więc Pan Jezus po to mówi, że właśnie no, jeśli spotykamy, no dużo jest różnych doświadczeń na tej naszej drodze w pielgrzymce. I właśnie przede wszystkim trzeba mieć wiarę w Boga, nie w swoje możliwości, nie w swoje rozumowanie, tylko w Boga. I kiedy będziemy w Niego wierzyć, no to On jest w stanie
No, każdą górę usunąć z tej naszej drogi i tych naszych niemożliwości, bo on jest wszechmocny, on ma same możliwości, więc i w każdej modlitwie o cokolwiek będziemy prosili, no to on jest w stanie to nam dać, także trzeba mieć wiarę w Boga, nasze rozumowanie na tej drodze, w tej grzymce po prostu trzeba usunąć. Amen. Nie wiem, czy to dotyczy, bo tutaj dalej idzie o przebaczenie, o modlitwie i przebaczeniu. Może ta wiara to właśnie to przebaczenie po prostu. Wielka góra przebaczyć. Większe za to, co my mamy przed sobą. Czasami ze mnie wybaczy, a tam... Ja się zgodzę jeszcze. Kiedyś przypomnę. Mnie zawsze bardzo, szczególnie też teraz poruszało to wielkie poniżenie Pana Jezusa służony, że przyszedł nam posłużyć, że stał się dla nas sługą, tak wielki, potężny Pan, Syn Boga Wszechmogącego, stał się, no dał tak, wydał się wina, wydał się Pana do winy, na chwilę. Przyszedł, żeby usłużyć nam, którzy w ogóle nie byliśmy tego godni w najmniejszym stopniu. Nie zasłużyliśmy na to. Że tylko, no, tylko miłość potrafi tak się uniżyć. To jest najpiękniejsze, jak się mówi za to Panie. To też dla mnie jest takie, jak w 15 rozdziale jest od 16 wersetu opisane to, jak żołnierze zaprowadzili go na zamek, ten do pretorium i zwołali cały oddział wojska i ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę i poczęli go pozdrawiać, bądź pozdrawiony królu żydowski. I bili go po głowie trzciną i pluli na niego, upadając na kolana, bili mu pokłony, a gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przeodziali go w jego własne szaty i wprowadzili go na ukrzyżowanie. Że tak sobie właśnie, że to pokazuje, jaki stary człowiek jest przed diabłem zwiedziony, jak potrafi naprawdę, jak diabeł tego człowieka po prostu wykorzystuje w tak ohydny sposób, że prawdziwego króla, królów, pana panów, tego, który przyszedł zbawić ich, to oni tak śmieją się z tego, że to jest po prostu... No myślę, że często mała drwina z jakiejś poważnej rzeczy, to jak nieraz myślę, że doświadczyłem gdzieś, czy w starym, czy w nowym życiu, że potrafi być bolesna po prostu, a tutaj tak poważnej rzeczy i on taką po prostu miłość wyświadcza im i że również w sumie dla tych ludzi, którzy mu to robią, to on idzie umrzeć na krzyżu, a oni tak szydzą z niego, że to myślę, że no... I też właśnie jaki diabeł jest perfidny, jak potrafi uderzyć w najbardziej po prostu bolesne, żeby jak najbardziej człowieka upodlić, żeby jak z największą po prostu no, nienawiścią, tak, jak najwięcej zła uczynić przeciwko człowiekowi. Może Radia mówi o poganach, nie? O Rzymianach, ale tutaj jeszcze następne sceny są jak arcykapłani. W 31 wersecie podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, tak go nazwali, niechże Chrystus król Izraela z taką krwiną stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, obok też urągali, ale kapłani, czyli ci, którzy zdali proroctwa, spodziewali się i czekali na Mesjasza przecież.
A tutaj tak jakby uznali go, ale z taką kpiną, nie, że jeśli zejdzie z krzyża, to im udowodni. Cały czas domagali się dowodów, nie? Ci, którzy powinni czekać, albo nie rozpoznali z wybranego narodu. Nawet jakby wtedy zszedł z krzyża, to i tak by nie uderzyli. Myślę, że tak. W żaden sposób Pan Jezus nie chciał iść na łatwiznę, bo w 23 wersecie tego rozdziału, co tutaj brat mówi, to że dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Się zastanawiałem właśnie o tym winie i mirrze, że to miało działać jako znieczulenie. A Pan z tego nie przyjął, żeby po prostu... A możliwe dlatego, że on też powiedział, że nie będzie pić wino, dopóki nie będzie tam. No i tutaj jeszcze ciekawe jest to, ten 16 werset, że zwołali cały oddział wojska. A Tomek to zaczytał właśnie, to tam, że łamie szeregi. Zwycięstwo takie, że przełamuje szeregi. Tak sobie też pomyślałem o tym, że pokonał w zasadzie wszystko. Jakie by tam wojska nie przyszły, czy to ludzkie, czy diabelskie, to po prostu Pan Jezus zwyciężył całkowicie. Wcześniej właśnie w 14, 55 arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na śmierć, ale nie znajdowali. Pamiętam, był świadkowie i wówczas znów arcykapłan na siebie zapytał Jezusa, mówiąc: nic nie odpowiada, że on coś świadczył przeciwko Tobie. On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał arcykapłan i rzekł mu: czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzeczy mu: ubiany jest. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, przechodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy arcykapłan rozdał szaty swoje i rzekł: na co potrzeba nam jeszcze świadków? Coś żyjecie bluźnierstwo, cóż wam się zdaje? A oni wszyscy rzekli: że zasługuje na śmierć. A niektórzy zaczęli na niego pluć, zakrywać jego oblicze i policzkować go, i mówiąc do niego: prokuś, słudzy, też bili go po twarzy. Powiedział mu Pan Jezus prawdę, że ujrzą go, każdy go ujrzy. A oni zamiast to przyjąć, zresztą widzieli mnóstwo znaków, wszystko, które Jezus tam działał przez długi czas, 3 lata, to i tak nie chcieli go uznać. Cokolwiek by zrobili, świadkowie postawili, nie zgadzało się cokolwiek, więc zapytał o to, co wiedzieli o nim, bo oni wiedzieli. I powiedział Pan Jezus im prawdę, tego, no, znienawidzili jeszcze bardziej, zareagowali jak wiemy. Ale jak jest napisane, że i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, przechodzącego z bokami niebieskimi. I to jest, jak Pan rzekł, tak będzie. To... Niegdzie zatrzymał ten fragment z 12 rozdziału, 24 werset. Odpowiedział im Jezus: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? To mówi tu do Sadduceuszów. Takie w sumie wydawałoby się, że dziwne. Przecież oni tyle dali czasu z tymi pismami, oni tyle czytali tego, więc teoretycznie mogłoby się wydawać, że oni powinni to znać. A Pan Jezus mówi, że nie znacie. Więc tak mi się też kojarzy z dzisiejszym kazaniem, że człowiek jak ma jakieś, może trochę wierzy w Słowo Boże, a trochę w jakieś nie wiem, ludzkie pomysły, ludzkie nauki, i po prostu no nie ma tego, co powinno być. Czyli oni po części wierzyli w to, co pisze w Słowie Bożym, a po części w jakieś swoje różne rzeczy wierzyli. I też właśnie z tego powodu też mieli jakieś podziały, Sadduceusze, Faryzeusze. A przecież, żeby wszyscy wierzyli w całe Słowo Boże, to nie byłoby żadnych podziałów, tylko wszyscy by wierzyli tak samo i wszyscy by się cieszyli Bogiem, a tak to właśnie nastawali na Pana Jezusa, ani owocu nie było, ani niczego dobrego nie było. Dlatego, że mieli dalej gdzieś swoje jakieś ludzkie nauki, albo jakieś... coś, czego nie chcieli przyjąć. Może czytali w Słowie Bożym, ale nie chcieli tego przyjąć po prostu, że to jest prawda.
jeszcze w 13 rozdziale rozdział 21 werset. I gdybym wam wtedy to powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Właśnie w sumie żyjemy w tych czasach, a im dalej to będzie szło, tym będzie jeszcze więcej tego zwiedzenia, jeszcze więcej tych fałszywych nauk. Jeśli właśnie nie będziemy wierzyć we wszystko, co pisze w Słowie Bożym, to po prostu człowiek pójdzie za antychrystem, pójdzie za zwiedzeniem, za kłamstwem, że gdzieś po części będzie wierzył w Słowo Bożemu, ale po części będzie wypierał, że na przykład to mi się nie podoba, więc to zostawiam i w tym miejscu zrobię po swojemu. I jakieś ma swoje nauki. Po części wierzy temu Słowu, ale nie całkowicie. Właśnie w tym jest problem. Jeszcze 14:27. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Ale po mojej zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. Pan Jezus mówi prawdę, a Piotr się z tym kłóci. Czyli po prostu nie wierzy mu. I dalej Pan Jezus mówi mu jeszcze raz. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy, pierwszy niż kur, dwakroć zapieje, trzykroć się nie zabrzesz. A Piotr dalej swoje. Pan tym bardziej zapewnił. Choćbym nawet miał umrzeć, to nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Słowo może mówić, Słowo Boże może mówić jedno, a człowiek mówi drugie. Słowo Boże mówi, słuchaj, tu jest grzech, trzeba to naprawić. A człowiek uważa, że to nie jest grzech. To jest jakaś może jego ludzka nauka, że to nie jest grzech. Albo że nie trzeba naprawić. Właśnie, jak trzeba właśnie brać całe Słowo Boże, nie wybiórczo, nie to, co mi się podoba, a to, co się nie podoba, to odrzucać, tylko właśnie, żeby we wszystko wierzyć, co pisze. Wtedy dopiero jest zbawienie. I jeszcze ostatni, 14:55, to Grzesiek, to arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać Go na śmierć, ale nie znajdowali. I właśnie jak człowiek nie wierzy we wszystko, co jest napisane, to szuka w tym Słowie Bożym, żeby było tak, jak On chce, żeby nie to, żeby właśnie Jego życie podkładało się pod Słowo, układało się pod Słowo Boże, tylko właśnie człowiek szuka, żeby ułożyć Słowo Boże według swojego myślenia, swojej nauki, że właśnie to, co się podoba, a co mu się nie podoba, i wtedy człowiek układa sobie to Słowo, tak jak tu pisze. Oni już byli zwiedzeni, oni szukali świadectwa przeciwko Jezusowi. Właśnie człowiek wtedy szuka czegoś, żeby przeciwko Słowu Bożemu. Że to nie jest prawda, tylko tam jaka właśnie ludzka nauka. Jest jeszcze taka krótki jeden werset, który jakby pokazuje, że kapłani domagali się znaków, czyli w piśmie domagali się znaków, Jezus nie pokazał żadnych znaków, mówił, że nie pokaże, ale kiedy Jezus skonał na krzyżu i zaległa ciemność, tak Marek to skromnie opisuje, od 6 do 9 zaległa ciemność, inni apostołowie, w innych Ewangeliach to jest opisane bardziej, że się ziemia zatrzęsła, że umarli z grobów wstawali, a on opisuje to tak tylko o tej ciemności, ale kiedy w 38 wersecie wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, 15, od góry do dołu, a widząc to w 39, to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, że zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. On zobaczył w jego śmierci taki znak. A ci, którzy chwili, nie zobaczyli. Taki człowiek, setnik to chyba Rzymianin, tak? Nie.
Czyli człowiek, który jakby nie znał, a zobaczył w Jezusie Syna Bożego. Poprzez tą śmierć. Tak, pan Zeusza, pan Jezus powiedział, że czy ktoś z was może mi dodać grzechów, jeśli na Węgrzech jest napisane, więc oni próbowali i nie umieli. Wiedzieli, że on jest czysty, on jest sprawiedliwy. No cokolwiek, pan Jezus zrobił mi tak już nie decyzję, że mam być zgładzony i tak.